Siemaneczko. Witam Was w pierwszym odcinku z cyklu odcinków, które będą traktować o narzędziach używanych w serwisie. Postaram się przybliżyć Wam w każdym odcinku cztery narzędzia, które według mnie powinny lub nie powinny znaleźć się w takim lub innym. W serwisie, gdyż nie zawsze wszystkie te narzędzia, szczególnie, że ich jest tak dużo, nie zawsze powinny się znaleźć u nas na stole serwisowym, bo po prostu zwyczajnie nie opłaca się ich kupować, a są takie, które naprawdę przedstawiają bardzo dużą wartość serwisową, w sensie pomogą nam skutecznie pewne naprawy wykonać i takie narzędzia powinny na naszym stole się znaleźć, a czy to akurat będą te, które dzisiaj będę testował, to się okaże. Zapraszam do oglądania. Pierwszym z narzędzi, które Wam pokażę jest podgrzewacz, który jest naprawdę Uważam, niezbędnym urządzeniem w każdym serwisie. Pomaga nam zmniejszyć temperatury, które używamy podczas lutowania, czy to hotem, czy lutownicą kolbową. Zawsze, jeśli ta płyta jest podgrzana, czy to Android, czy to iPhone, czy to jakiekolwiek inne urządzenie elektroniczne, zawsze nam jest wtedy łatwiej to lutować. I takie urządzenie powinno się u nas znaleźć, ale czy ten model, to zaraz zobaczymy. Tutaj. W tym konkretnym przypadku mam okazję przetestować podgrzewacz firmy Irypairo, i to jest model MS1. Co ten podgrzewacz ma takiego w sobie, że warto się nim zainteresować? Po pierwsze, jest dosyć. Kompaktowy, ma możliwość regulacji temperatury i możliwość regulacji czasu, w którym urządzenie chodzi i zadaną temperaturę utrzymuje. Po upływie tego czasu urządzenie się wyłącza, czyli na przykład nie zostawimy zbyt długo na podgrzewaczu płyty, jeśli gdzieś tam się zagapimy albo coś wytrąci nas z równowagi, to mamy pewność, że po pewnym czasie ten podgrzewacz się wyłączy, w zależności od tego, jaki czas mu ustawimy. Jeśli chodzi o możliwości regulacji temperatury, temperaturę regulujemy co 10 stopni Celsjusza i maksymalna temperatura, którą możemy. Ustawić jest to 250 stopni. Temperatura w zupełności wystarczająca do większości prac serwisowych. Jeśli chodzi o czas, to maksymalny czas, jaki jesteśmy w stanie ustawić jest to 600 sekund, czyli 10. Minut. Tutaj e, mamy regulację co 60 sekund, czyli co minutę, i mamy dosyć duży i szeroki zakres tej regulacji i temperaturowej, i czasowej. Wydaje mi się, że tutaj więcej czasu nie potrzeba. Temperatura też jest ok. W szczególności na przykład dla mnie, gdzie temperatury do lutowania u mnie oscylują około 110-120 stopni, w zależności od płyty, którą lutuję. Mówimy tutaj o temperaturze podgrzewacza. Także dla mnie jest to w zupełności wystarczające i wydaje mi się, że dla większości e, serwisantów też takie temperatury są spoko. Jeśli chodzi o samą w sobie budowę, Urządzenia. Tak jak mówiłem, jest w miarę kompaktowa, jest w jednej bryle, czyli mamy i sterownik, i element grzejny w jednym kompaktowym, zwartym urządzeniu. Mamy Element grzejny, który jest wymienny. Mamy możliwość, i w zestawie te oczywiście yy, moduły są dostępne. Mamy możliwość wymiany modułów grzewczych na taki, który akurat potrzebujemy. Producent yy, daje nam możliwość lutowania iPhone'ów 13, mamy możliwość lutowania procesorów, Face ID i guzików touch, mamy możliwość także lutowania iPhone'ów XXS 11 Pro oraz iPhone'ów z serii 12. Teoretycznie, jeśli chcemy lutować siódemkę lub ósemkę, używamy tej uniwersalnej formy, która nie ma żadnych wyżłobień. Jeśli chcemy tą płytę zamontować, musimy się tutaj posiłkować tymi łapkami, które mają możliwość regulacji i sobie jeżdżą po całej długości. Powiem tak, jeśli chodzi o same w sobie te formy, które mają wyżłobienia, no to wszystko spoko, bo jeszcze mają wystające te cypelki, które tą płytę gdzieś tam nam trzymają, a tymi łapkami sobie delikatnie jesteśmy w stanie tą płytę przytrzymać. W przypadku tych telefonów. W serii 7, 8, 6XR, gdzie no nie mamy stricte formy do tego. Jeśli ją włożymy tutaj, zaprezentuję wam, no to musimy sobie jakoś tutaj wykombinować, żeby sobie ją przytrzymać. No i tu jest delikatny problem, tak. No, bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o samo w sobie lutowanie, no to przytrzymać, przytrzymamy. Coś tam wylutujemy, ale jeśli chodzi potem o czyszczenie, na przykład plecionką, skrobanie kleju, no to niestety, jeśli to nam tak będzie latać, to będzie powodować tylko i wyłącznie frustrację i nic więcej. Także tutaj mam delikatnie mieszane uczucia do tego. Trzeba byłoby sobie coś tu wymyślić, żeby być może na przykład taśmą kaptonową spróbować to przymocować, żeby było sztywno, bo nie ma nic gorszego niż latająca płyta podczas czyszczenia lub skrobania kleju. Jeśli ktoś to robi, to na pewno wie o czym mówię. Tutaj jest nam potrzebna stabilna możliwość utrzymania tej płyty. No niestety w tych telefonach, do których nie mamy stricte form, nie mamy takiej możliwości, także no tutaj dla mnie osobiście jest to minus tego urządzenia i ja tutaj niestety nie używałbym go. Jeśli chodzi o płyty z serii 7.8, jeśli chodzi o resztę jak najbardziej, jeśli chodzi o samą sobie wymianę tych modułów, to też nie ma większego problemu. Mamy cztery śruby, które trzymają to, wystarczy je odkręcić, wyjmujemy formę, Przykręcamy nową, przykręcamy cztery śrubki. Tyle możemy pracować i wszystko powinno być ok. Jeśli macie lekko ponad 600 zł, bo tyle to urządzenie kosztuje, wraz z tymi czterema formami i piątą, która jest tutaj, wydaje się być to fajną ceną. Za całkiem fajne urządzenie. Myślę, że można pokusić się o zakup. Ten model powinien spełnić Wasze oczekiwania. Oczywiście jest też dużo innych, które można wypróbować. Akurat ja mam możliwość testowania tego i wydaje mi się, że to jest całkiem fajne rozwiązanie. Kolejny gadżet to jest mata grzewcza. Czyli znowu z podgrzewacza przechodzimy do kolejnego podgrzewacza, ale ten jest naprawdę fajny. I powiem Wam szczerze, że byłem najbardziej ciekaw właśnie tego urządzenia, bo od dłuższego czasu skłaniałem się ku temu, aby je zakupić. Dlaczego? Bo po pierwsze jest bardzo niskie. Po drugie mamy tutaj. Tutaj powierzchnię roboczą 17 na 30 cm. To jest bardzo dużo. Mamy sterownik, który daje nam możliwość regulacji temperatury i czasu, w którym to urządzenie się nagrzewa. Mamy także organizer na śrubeczki, jakieś układziki. Możemy sobie także włożyć tu śrubokręt lub na przykład pensetę. To też jest bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie. Sterownik, który tutaj mamy po odpaleniu, daje nam. Parę możliwości. Po pierwsze, mamy tak jakby zaprogramowane dwa tryby: albo telefoniczny telefon, albo tablet. No i w zależności od tego, który wybierzemy, to są już predefiniowane nastawy, czyli dłuższy czas nagrzewania dla tabletu i wyższa temperatura, i krótszy czas nagrzewania dla telefonu z niższą temperaturą. Oczywiście mamy możliwość manualnej regulacji temperatury i czasu. Przyciskając dłużej przycisk M zmieniamy tryby z telefonicznego na tabletowy i vice versa. Jeśli chcemy zmienić tą temperaturę, wystarczy nacisnąć klawisz M, ustawić albo czas, albo zadaną temperaturę. No tutaj urządzenie bardzo szybko się nagrzewa. Jest, to, jest tutaj pokryte silikonem. Czuć to się już i słychać też nawet jak, jak się nagrzewa. I powiem wam szczerze, dlaczego mnie najbardziej to ciekawiło. Jest duże, to jest jedna sprawa, a drugie, że możemy tutaj robić wiele rzeczy. To nie jest tak, że tylko włożymy płytę główną i możemy sobie lutować płytę główną. Bo możemy na przykład rozkleić po prostu telefon. Kładziemy sobie go tutaj. Czekamy, po nagrzaniu jesteśmy w stanie sprawnie telefon otworzyć, nie bojąc się o to, że na przykład uszkodzimy ekran podczas otwierania. Możemy to położyć telefon, możemy położyć tablet i jest pełna dowolność do 7 cali tablet jak najbardziej wejdzie. Telefony, no to wszystkie tak naprawdę siedzą. Wiadomo, no musimy uważać na temperaturę, żebyśmy tutaj nie przesadzili. Maksymalna temperatura dla tego urządzenia jest to 120 stopni, także trzeba uważać, żeby nie zostawić telefonu zbyt długo przy takich nastawach, bo możemy się mocno zdziwić, jeśli telefon nam eksploduje. Minimalna temperatura jest to 10 stopni Celsjusza, no czyli no powiedzmy sobie szczerze, nie schłodzi się, jeśli w pokoju mamy 20, no ale jeśli by na przykład Eskimosi używali go, albo na przykład mielibyśmy zimno, bo siedzimy na przykład w jakiejś hali targowej, albo siedzimy w jakimś magazynie, gdzie jest 5 stopni, to na spokojnie od 10 płyta grzewcza startuje i możemy to 10-15 stopni uzyskać. Dosyć szeroki zakres temperatur i zakres możliwości. Bo, tak jak mówiłem, możemy położyć telefon, możemy położyć tablet, możemy położyć na nim płytę główną i możemy na przykład ją lutować. Ze względu na to, że jest to silikon, to ta płyta nam się totalnie nie przesuwa. Śmiało możemy sobie lutować z nagrzaną płytą główną. Oczywiście są do tego dedykowane podgrzewacze, tak jak na przykład ten, który przed chwilą omawiałem. Aczkolwiek, no tutaj mamy troszeczkę więcej zastosowań i jest to też trochę niższe. Także wygodniej jest pracować na takiej macie, na przykład pod mikroskopem. A jeszcze kolejna rzecz, bo to nie musicie mieć serwisu telefonów komórkowych, nie musicie mieć serwisu, nie wiem, tylko i wyłącznie iPhone'ów. Możecie mieć na przykład serwis, który serwisuje karty graficzne albo jakieś rzeczy komputerowe. No i co? No i ze względu na to, że to jest dosyć duże i na przykład musicie przelutować pamięć w, takim, w takiej karcie graficznej, to po prostu sobie ją tutaj kładziecie, podgrzewacie do 100-120 stopni i lutujecie airem pamięć. i Bez problemu tą pamięć wylutujecie. Naprawdę wachlarz zastosowań dla tego urządzenia jest bardzo fajny. To akurat urządzenie wersja 300 kosztuje poniżej 300 zł, bo także 275 zł. Także wydaje mi się, że to jest fajna cena za to urządzenie, za to ile możliwości nam daje. Podsumowując, wydaje mi się, że jeśli macie luźne 300 zł, to to urządzenie w waszym serwisie powinno się znaleźć. A ja na pewno sobie takie kupię. Czas na trzeci gadżet. Jego już akurat do prądu nie podłączamy. Jest to uchwyt serwisowy. Jakże potrzebny w każdym w każdym serwisie. Do czego on służy? Akurat w tym przypadku konstrukcja jest bardzo prosta. Mamy tutaj dwa uchwyty. W których możemy sobie włożyć płyty główne, układy, co nam się tylko żywnie podoba. Czyli, dla przykładu, zamy sobie tutaj płytę główną taką, trzyma się, możemy pracować, możemy wylutowywać układy, możemy czyścić, co nam się żywnie podoba, a na przykład tutaj uznajemy, że musimy też robić x. -a. No to jak najbardziej, rozregulowujemy sobie to, kładamy płytę, która nas interesuje, zaciskamy. I tyle. Trzyma się, jest stabilnie, można pracować. Także tak naprawdę to nie jest tylko pod iPhony, ale pod każdy telefon, który nam przyjdzie do głowy, bo zawsze w takich uchwytach każdą płytę możemy przyłapać i będzie ona sobie stabilnie leżeć. Oczywiście możemy też włożyć układy w te uchwyty. Lub, co najlepsze, w tą część. To jest część do układów i to jest bardzo fajna rzecz. Co to jest? No wygląda jak żyletka, która się przesuwa, ale to jest rzecz, której bardzo, bardzo, bardzo mi brakowało przez bardzo długi czas. Dlaczego? Bo zawsze miałem problem, problem z czyszczeniem małych układów, bo zawsze narzekałem nawet na szkoleniach mówiłem, no nie ma żadnego uchwytu, który przytrzymałby mi na przykład nie wiem, Tristara czy coś. No wiadomo, że robię to na macie silikonowej, że bez problemu robię to bez żadnego uchwytu. Aczkolwiek zawsze jest wygodnie, jak gdzieś tam ten układ jest stabilny, tak? Czy nawet jeśli chodzi o czyszczenie kleju. Wiadomo, są też podstawki, które trzymają sam procesor. No ale to nie tylko chodzi o procesor, bo chodzi o baseband, chodzi na przykład o nie wiem układ audio, który chcemy odzyskać, chodzi mi o sam sens, że jednak przydałoby się coś, co możemy regulować. I tu to jest właśnie to, o czym zawsze marzyłem, bo tutaj mamy możliwość, przesuwając to, włożyć, co nam się tylko żywnie podoba. Oczywiście mówię o układach. Na przykład wkładam sobie taki baseband. Jestem w stanie go przycisnąć i on mi się tutaj trzyma i mogę śmiało teraz lutować, tak? Mogę go wyczyścić, plecionką go wyczyścić, mogę wyczyścić go z kleju, mogę zrobić co chcę. Powiecie mi duży układ, no to lecimy dalej, tak? Biorę sobie na przykład NFC i ten malutki układzik też sobie spokojnie mogę tutaj przyłożyć i bez problemu teraz mogę pracować, on mi się nie rusza i wszystko gra, naprawdę. Rewelacja. I tu nie mówimy tylko o iPhone'ach, mówimy o każdym układzie z każdej płyty głównej. On nam tu wejdzie, możemy go włożyć z dwóch stron, także naprawdę rewelacja. Oczywiście duże układy też wchodzą, to bez żadnego problemu. Weźmy procesor, możemy go sobie wsadzić tak i on się trzyma. Możemy sobie go też wsadzić tak i też... Nam się trzyma, jest wszystko super. Ale oprócz tutaj tego fajnego trzymaczka, który mi się najbardziej w tym wszystkim podoba, jest też tutaj dedykowana podstawka na procesory. No i tu wiadomo, mamy od A8 do A15, czyli tak naprawdę od 6 do 13 możliwość włożenia każdego z tych procesorów. Tutaj mam. Procesor od A10, czyli iPhone 7. Wsadzam sobie go w odpowiednią przekładkę i on mi tutaj siedzi. Mogę pracować. Tutaj spytacie, co to jest ten prostokąt? No, tu jest po prostu jakiś organizerek na jakieś układy albo siubeczki, czy cokolwiek tutaj nam. Po... Nie wiem, może czyścimy maszynowo i wsadzamy te układy tutaj one sobie leżą i czekają potem na wykorzystanie. Także jeśli chodzi o to urządzenie, naprawdę fajne. Kosztuje lekko ponad 100 zł i wydaje mi się, że to jest naprawdę mały wydatek, jak na takie urządzenie, które na 100% w każdym serwisie powinno się znaleźć. Uchwyt do układów, uchwyt do płyt głównych to jest podstawa i ten akurat podgrzewacz, czyli MiJing, czy tam MyJing K23 Pro, to jest naprawdę fajne urządzenie, które z czystym sercem polecam i sam ten podgrzewacz sobie też kupię, bo moje są już zużyte, a ten po prostu mnie urzekł i wydaje mi się, że naprawdę warto, warto go kupić. Trzy gadżety za nami, pozostał czwarty, a dokładniej to. Co to jest? To jest fajka do wykrywania zwarć. Czyli za jej pomocą możemy teoretycznie znaleźć zwarcie na płycie głównej. Jak ona działa? Mamy tutaj element grzejny, jak zdejmiemy tą szklaną faję, który rozgrzewa nam kalafonię, którą musimy tutaj włożyć, czyli trzeba sobie kupić kalafonię. Jeśli jej nie macie, a ja nie miałem, no to musiałem sobie kupić. Powiem szczerze, podchodzę już drugi raz do akurat testu tego urządzenia, bo przy pierwszej kalafonii nie bardzo chciało mi to działać, no nie wyglądało to za dobrze. Kupiłem już odpowiednią kalafonię i mam nadzieję, że tym razem to zadziała. Czyli ten element grzejny, który jest tu w środku, podgrzewa nam tą kalafonię, atomizuje ją i taka super mgiełka wychodzi nam z tej banieczki i opatula płytę główną, na której ma się pojawić jakiś szron szać. No ma po prostu być ogólnie oczadzona ta płyta. Przy zwarciu powinien nam się roztopić albo po pojawić układ, który jest uszkodzony. Taka jest przynajmniej idea tego. Czy tak będzie? Mam nadzieję, że będzie. Co dostajemy w zestawie? Oprócz samego urządzenia razem z tą szklaną końcówką dostajemy drugą szklaną końcówkę, banieczkę, która służy za bufor dla tego dymu. W razie na jak nam się stłucze. No i dostajemy kabel USB. Po co kabel USB? Bo niestety to urządzenie nie ma w sobie żadnej baterii. To jest delikatny minusik, bo przydałaby się chociaż taka Bateria, która wytrzyma przynajmniej minutę. Nie mówię, że musi być tu super bateria. Ale fajnie byłoby to naładować i po prostu nie musieć z tym kablem potem chodzić, bo ten kabel jest po prostu bardzo krótki. I niestety musimy gdzieś tu mieć zasilacz albo jakiś hub, żeby to urządzenie zasilić, ale to już mniejsza o to, nie będę się czepiał. Zobaczymy, jak działa to urządzenie w praktyce. A więc tak, do tego, żeby to działało, podpinamy to pod ładowarkę. Musimy użyć kalafonii. Kupiłem tak jak mówię, specjalnie dobrą kalafonię, to musi już działać, bo na początku myślałem, że robię coś źle i nie tak. Czyli wsadzamy tutaj tą kalafonie ona sobie tutaj chodzi. Naciskamy delikatnie, żeby się delikatnie roztopiło. OK, przykleja się. I teraz tak. Wkładam. Biorę płytę główną. Naciskam. Robię dym. Jest dym. I wypuszczam ten dym na płytę główną. No nie wiem. Powiem szczerze, że czy to jest oszronione, czy oczadzone, tak powiem szczerze średnio, Może spróbujemy jeszcze raz. Nie chcę, żeby wyszło, że się uparłem na to urządzenie, bo szczerze powiem, ja używam osobiście termowizji, tak, ale nie każdy ma termowizję w domu czy tam w serwisie, no bo po prostu no powiedzmy sobie szczerze, no jest to dosyć spory wydatek, także nie każdy musi mieć te 2 czy 3 tysiące na tą termowizję na początek. Jeszcze raz spróbujemy, czyli naciskam, robię dym, wylatuje super mgiełka. No, niby jest trochę takie przyśniale, ale czy też ty na tyle, żeby tu coś znaleźć? Przejdziemy, może pod mikroskop. Może będzie lepiej to wyglądać. Może ja też się do tego bardziej przekonam. Bo oczywiście to jest płyta, która ma zwarcie. Ja wiem, gdzie to zwarcie jest. I no mam nadzieję, że znajdziemy za pomocą tego urządzenia, bo chciałbym na przykład go używać u siebie w serwisie albo na przykład dać kursantom do testowania. Płyta jest pomocnym zalaniu. To od razu mówię. Nie wygląda super, ale ciężko było mi znaleźć jakąś lepszą. No i spróbujemy jeszcze raz. Podłączymy zasilanie. Specjalnie ustawiłem dosyć duży prąd na zasilaczu, żeby było widać to, co jest uszkodzone. Szczerze mam nadzieję, że będzie to widać, bo nie chciałbym być na totalnego ignoranta, jeśli chodzi o to urządzenie. Ewentualnie możecie mnie potem zrugać w komentarzach, jeśli coś zrobiłem nie tak. Słuchajcie, znowu uruchamiam tego sprzęta, robię dymek i nakładam, nie gadając, na płytę. Ok, odpalam zasilanie. Zobaczyłem to teraz. Słuchajcie, faktycznie, widać. Czyli to roztapia nam delikatnie, widać, bo tu tylko ja ustawiłem 5A, to jest naprawdę bardzo dużo. Tu nam się zaświecił ten kondensator, który faktycznie jest uszkodzony. Co mnie boli delikatnie, że wszystko teraz jest w tej kalifornii. No nie wygląda to dobrze. Jeszcze raz trochę to weźmiemy jeszcze raz. Dobra, mamy to, palę. Dobra, widać, czyli roztapia nam się ta kalafonia miejsc w miejscu, w którym jest zwarcie, gdzie jest wysoka temperatura. No czyli jednak to urządzenie w jakiś, w jakiś sposób działa. Tylko ta kalafonia na tej płycie. No. To mnie tak troszeczkę, no niby fajnie, ale nie fajnie, ale słuchajcie, dobra, zrobimy jeszcze jeden test. Zobaczymy teraz alternatywnie, jak by to wyglądało w tej old fashion way, tak? Czyli w tej metodzie starej, która polega na tym, że psikamy sprężonym powietrzem do grunogami, zamrażamy płytę i patrzymy, co jest warte. Będziecie mogli sobie na filmie porównać, która według Was metoda jest lepsza. No Na pewno ta jest tańsza, bo to sprężone jest zawsze na miejscu. Ta faja. Kosztuje chyba około 70 zł, jeśli się nie mylę. Także też wcale nie jest droga. No, ale musimy pamiętać, że musimy mieć tą kalafonię. No i trochę brudzi nam tą płytę. Okej, okay. trochę zmrożona. Podmuchamy. Płyta zamrożona. Odpalam i pach. Czyli też widać. Mamy tu... I tu pierwsze elementy, które nam się roztopiły. No obydwie metody są ok. Tak naprawdę chyba kwestia gustu i kwestia. Tego, to, do czego jest przyzwyczajony. Przyznam się szczerze, że za pierwszym razem do tego urządzenia podszedłem trochę zbyt yy, negatywnie nastawionym, szczególnie że przy tej mojej kalafonii, którą miałem wcześniej, no średnio to wyglądało. Teraz zdecydowanie lepiej pod mikroskopem zauważyłem w końcu, że faktycznie to działa. Czy bym to kupił do serwisu? Jako chyba ciekawostkę. No Powiem szczerze, ja używam termowizji, i na tym jestem już nauczony. Wydaje mi się, że jeśli nie macie pieniędzy na termowizję, a chcecie spróbować czegoś, jakiegoś substytutu, tak, jakiegoś przynajmniej urządzenia, które w jakiś sposób pozwala. Woli Wam namierzać te zwarcie, to ta fajka jak najbardziej jest warta kupienia. Szczególnie, że kosztuje tak mało, nie ma co się za bardzo nad tym zastanawiać. Jako pomoc w naprawach jak najbardziej się nadaje. Czyli na szybko podsumujmy, co dzisiaj przetestowaliśmy. Po pierwsze, podgrzewacz i Repair, dzięki któremu możemy podgrzewać płyty główne, możemy podgrzewać procesory, możemy podgrzewać yy, Touch ID. Mamy te wymienne cztery formy plus jedną uniwersalną. Całkiem fajne urządzenie, za lekko ponad 600 zł. I tak jak mówiłem, jeśli nie macie żadnego podgrzewacza, warto się nad, nad nim pochylić, kupić, wypróbować, zobaczyć, może i Wam podpasuje. Kolejną rzeczą, którą testowałem, była mata grzewcza. Tu bezapelacyjnie wydaje mi się, że jeśli macie te trzystówki i macie możliwość kupna, kupcie sobie ją, bo naprawdę uważam, że do tak wielu zastosowań ona jest. Szczerze, to może, pewnie można i pierogi na niej podgrzewać, ale wracając do tego, że jesteśmy w serwisie, możemy podgrzewać na niej płyty główne, możemy lutować na niej, możemy podgrzewać karty graficzne, możemy podgrzewać telefony i tablety do otworzenia, także naprawdę. Jest multifunkcjonalna i wydaje mi się, że naprawdę warto ją kupić. Trzecią rzeczą był uchwyt serwisowy. Uchwyt, który powinien być w każdym serwisie, ten lub inny. Jakiś musicie mieć. Ja akurat testowałem ten i ten, który testowałem, wydaje mi się, że jest warty zakupu. Po pierwsze mamy dwie możliwości uchwycenia dwóch płyt na raz. Po drugie mamy fajny uchwyt na układy małe BGA. To jest dla mnie rewelacja. Jeśli chodzi o czyszczenie układów, ja będę na pewno z niego korzystał. I czwartą rzeczą jest fajka do znajdowania zwarć. Jest spoko. Czy warto ją kupić, to już musicie Wy ocenić oglądając ten materiał. Ja tak jak mówię, używam czegoś innego. Jeśli nie macie niczego, nie macie innej możliwości, nie macie innego urządzenia, które Wam w tym pomaga. W tej cenie warto ją zakupić, nawet jeśli się nie sprawdzi, to po prostu będzie sobie leżeć i nie będzie szkoda. Mam nadzieję, że taki format tego odcinka Wam się spodobał. Oczywiście, jeśli Wam się nie spodobał, albo bardzo Wam się spodobał, walcie w komentarzach, napiszcie mi, co mógłbym zmienić, co mogę zrobić w kolejnym odcinku, jakie tutaj zmiany mógłbym wprowadzić, albo może opowiedzieć o czymś bardziej dokładnie. Albo może troszeczkę mniej dokładnie, albo może macie pytania i macie może propozycje, co mógłbym przetestować dla Was, bo na przykład się nad czymś zastanawiacie, i nie jesteście pewni, czy chcecie wydać te pieniądze na to, to ja mogę spróbować dla Was to zrecenzować i powiem wam, według mnie, czy warto, czy nie. Na tym kończymy odcinek z testu czterech akcesorii, narzędzi do serwisu przydatnych w serwisie. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!